Witam. Ultima Underworld 2 w końcu. Zaczynam to nagrywać. Tak jest. Ciekawe, kto na to czekał. Bo ja na to czekałem w sumie, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych gier, oczywiście RPG. Tak samo jak pierwsza część. To jest oczywiście druga, która jest dokładnie na tym samym engine oparta. Generalnie wygląda tak samo, tylko jest trochę więcej jakichś tam dodatkowych przedmiotów i w ogóle. Okej, okay. Nie ma intro niestety, przynajmniej na razie. A nie, tu jest introduction. Proste. Ale tym razem bez głosiku. Coś tam, drogi altarze, mam nadzieję, że ten list, że jesteś dobrym, że masz dobre zdrowie. Już ponad rok, już prawie rok minął od czasu, kiedy pokonałeś Guardiana. Przez ten czas dużo naprawiliśmy, dużo uszkodzeń, które poniósł zamek podczas natarcia. Pomimo tego, że to... Kurczę, nie zdążyłem. Tak, czas na zabawę, po prostu. Teraz jest rocznica naszego triumfu. Będzie... Za szybko to znika, nie mogę sobie... Tak. Po prostu będziemy zaszczyceni, kiedy przyjdziesz. Twój wieczny przyjaciel, Lord British. I zapadła noc. A, są fajerwerki nawet mają. Wow. Tak, Brytania śpi w spokoju, ale następnego poranka. Cóż się dzieje z zamkiem? Jakaś kopuła wyrosła. I to jest właśnie problem Ultima Underworld 2 właśnie. Zamek został zamknięty, można powiedzieć. Teraz nie będziemy całkiem pod ziemią, ale będziemy tak zamknięci. Okej. Okay. Tworzymy bohatera. Mężczyzna, kobieta. Myślę, że mężczyzna. Praworęczny. Znowu być magiem? Czy może tym razem coś innego? Może było inaczej? Nie mam pojęcia. A będę nie będę wojownikiem, bo będzie za prosto. Będę paladynem, cokolwiek to znaczy. Paladyn ma do wyboru. Paladyn jest, widać, taki trochę magiczny, bo może tutaj sobie dodać many i casting. I lore. Tym razem będę stawiał na początku trochę i na walkę, i na czarowanie, więc... Tak, mój docelowym bohaterem będzie, tak jak poprzednio, taki, co umie i walczyć, i czarować, i nic więcej. Daję mu manę. Poza tym... No tak, jak widać, tutaj są właśnie atrybuty pierwszorzędne. Spora siła, mała zręczność, inteligencja średnia, spora witalność. Ataki, obrona znośna. Znaczy, no w sumie niezła, niezła. Mana tutaj dodałem. A kurde, mogę dać casting, teraz bym jeszcze sobie dał manę większą. Nie chcę mieć appraise, to jest wycenianie, tak mi się wydaje, albo handlowanie się, coś w stylu, nie jestem pewien. Charyzma, nie potrzebuję tego. Akrobat też nie, więc jeszcze raz mana. Co, jeden tylko doszło? Boże, co za porażka. Teraz tak. Nie będę walczył na łapy. Miecz, topór, maca. Maca już była, więc tym razem wezmę... miecz. I tutaj mamy znowu te same twarzyczki, które się już postarzały. Tak wyglądałem. O, już nie, no dobra, nie zupełnie w ten sposób wyglądałem. Okej, niech ci będzie. Oczywiście standard. Ja się nazywam Rafał, no jest imię, się już to sam. Następnym razem już nie będzie takiego imienia. Dobra. Startujemy w jakimś pomieszczeniu. O, to skacze jak dawno w tym grałem. Kurczę, to tak... skakało? Może trochę przyspieszę jednak. Nie wiem, może tak lepiej. Okej. Dobra, co my tu mamy? Nic zupełnie, ale...
Mam aż 61. Tym razem dużo więcej będę mógł unieść. Co to jest? Jakiś kawałek mięsa? Jesteś głodny? Nie, już najedzony. Pewnie po imprezce na kacu. Więc napij się wody. O, i pusta butelka. Czyli coś nowego można powiedzieć. Poprzednie, kurde, ale to naprawdę strasznie skacze, bo mi się wydaje. Może na wideo to nie będzie tak skakać. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Tak, znowu skórzane kamizelki, buty. Jakaś karteczka. Pleasure, please come to the throne room as soon as possible. Okej, czyli mam iść do sali tronowej. Tam będzie Lord British. Oraz mapa nasza. Bardzo przydatna. Sztylet to pochodnia i jakiś kawałek nici. To już mogę wywalić. To jest skrzynia. Zamknięta będzie? Nie, otwarta. Miska na żarcie. Kawałek papieru. A, to już znowu to, co było w intro pokazane, ten list. Sztylet. Ten jest w gorszym stanie, więc zostanę sobie ten, który jest lepszym. O, rzuciłem nim o ścianę i się rozwalił. Teraz nawet nie widać go już w ogóle. Okej, coś tu może jest? Jakiś sekretny... Tu jest, są sekretne drzwi. Gdzie mnie to zaprowadzi? No. Tak, to jest nasz stary, dobry przyjaciel, można powiedzieć. Nie da się w ten sposób ułożyć run, trzeba na jak najsunąć. Runa Jux, czyli tam chyba uszkodzić. Bet, czyli słabszy. In, czyli stworzyć. Sanct, czyli ochrona. I Ord, czyli magia, albo jakoś tak. Czyli znowu mniej więcej te same runy, które były na początku, teraz też są. No dokładnie te same. Niestety nie ma jakichś zmian akurat. Pudełko. Co jest pudełko? Po co mi to? Nie będę używał procy. Plecak. O, miecz. To się przyda, na pewno zmienię. Kolejny sztylet. Nie potrzebuję. Trochę żarcia. Różne takie... Śpiwór i wytrych. To ja biorę... Mieczyk. Dobra, dostaję sobie jeden sztylet. Flet, nie wiem po co, ale może się przyda kiedyś. Tu jest przycisk, który otwiera jakieś drzwi. Co jest za tymi drzwiami? Co już mi pod... Aha, nie, po prostu tu było jasno w tym pomieszczeniu. Okej. Tu jest ciemno, więc zapalam pochodnie. O, szczur. Czy ten szczur będzie mnie atakował? Na razie nie. Może się być... Zmieni zdanie później. Jakaś droga. Będzie na pewno... Tu są sekretne drzwi, okej, otwieram. Gdzie mnie to zaprowadzi? Do jakiegoś pomieszczenia. O! Tutaj mamy kawałek ściany właśnie z Black Rock, czyli z tego materiału, który otoczył zamek. A tutaj jest... witraż. A tutaj będą na pewno z drugiej strony drzwi też, tak? Okej, no to idę dalej. Jak to wygląda? To jest taki korytarz, który okrąża całe tutaj piętro. Tu jest jakiś przycisk, który otwiera drzwi sekretne. Na razie tu nie idę, to sobie zrobię taką rundkę dookoła tego zamku, tego piętra. I gdzie mnie to wyrzuci, że tak powiem. Tu są, jest drabina w dół, kolejny przycisk znowu. I tutaj... Okej, jakieś pomieszczenie z łóżkiem. Już chyba nie będę mógł tutaj... No właśnie, zamknięte drzwi, tylko z jednej strony. Okej. Zobaczmy na mapę. To wszystko jest narysowane, oprócz tego korytarza, który tutaj odkrywałem. Tak jak mówiłem, tu mamy to piętro. Wszystko pozaznaczone ładnie. A ja sobie lazłem z tego pomieszczenia. Tędy zrobiłem taki spacer. Teraz jeszcze raz wrócę do swojego pokoju normalnie i będę tam odkrywał. Tak jak należy. Zaraz, ja polazłem nie w tą stronę. Na północ, jeśli to było... Tak, na północ. To jest jakaś kucharka czy coś. Później z nią pogadam. A mój pokój był gdzieś tutaj. Ano? To powinno pisać Quarters of Avatar. Nie, Avatar's Quarters. Byłem blisko. A tutaj jest jakiś pokój.
To jest pokój. Na mapie pisało, kogo to jest pokój. YOLO. Tak, pokój YOLO. Takiego jednego naszego znajomego. Co on tu ciekawego trzyma w pudle? Pewnie strzały. No prawie, bełty, no w sumie bełty, bo on tu kuszę ma. Co to mi się na razie nie przyda, bo nie będę używał kuszy. I tutaj nie, stąd przeszedłem. To teraz idę w tamtą stronę, ale dobra, jeszcze otworzę te drzwi, zobaczę co tu w tym pokoju jest. Będzie ktoś. Tarcza jest, tarczę biorę. Wezmę jakąś tarczę. Okej, dobra, i tutaj zrobię przerwiec do usłyszenia w kolejnej części.